Witam wszystkich miłośników przyrody, jak również ptaków wodnych, brodzących, które tu widzimy. I zapraszam do obejrzenia tego krótkiego filmu z Doliny Karpia, gdzie wystąpią czapla siwa, czapla biała i bocian czarny. Zapraszam. Liczebna przewaga oczywiście, jeśli chodzi o gatunek, to czapla siwa. Zleciało się ich tutaj dość trochę. Białych jest kilka sztuk i kilka sztuk czarnych bocianów, z czego się bardzo ucieszyłem. Nie jest to codzienny widok tutaj. Odległość jest dość spora, ale myślę, że to nie przeszkadza w odbiorze nikomu. Dość liczna grupa się tutaj zebrała. Maluszki też są brodzące, czyli bekasy. Też dzisiaj parę gatunków tutaj zaobserwowałem. Natomiast skupiłem się na tych dużych ptakach. Chociaż nie wiem, czy zdążę dzisiaj, czy zdołam zrobić zdjęcie z bliska, bo nie chcą współpracować, jak tu widać. Usadowiły się po drugiej stronie tego terytorium tutaj, kwiecistego. No, ładna grupa, podoba mi się to. W tym sezonie pierwszy raz obserwuję tak liczną grupę. Co wcześniej się zdarzało częściej. Nie wiem, co jest powodem tak małej liczebności tych dużych ptaków. Myślę, że jak za każdym razem i wszędzie, wina spoczywa po stronie człowieka. No ale tu nie będę nikogo osądzał. Jest jak jest. Szkoda tylko, że liczebność spada tych ptaków. Przynajmniej w tej okolicy. Nie wiem, jak gdzie indziej, możliwe, że są większe skupiska. Ale mniejsza o to. Ważne, żeby chociaż nacieszyć oko z tak dużej odległości. Nie wiem, pasowałoby się za tydzień przemieścić gdzieś bliżej. Może się uda coś zrobić fajniejszego. To znaczy, no, zdjęcia z bliższej odległości, wiadomo. Wszyscy widzimy, jak ptaki tu z daleka wyglądają. Ale większość moich odbiorców chciałaby zobaczyć je z bliska, więc spróbuję to umożliwić wam. Chociaż nie wiem, czy się uda, bo teren jest jaki jest. Dzisiaj nic nie zrobię, bo bym cokolwiek, jaki ruch bym wykonał, to ich spłoszę. To chociaż nagram ich w takim stanie i odległości, jak to widzicie teraz. No to życzę dalszego miłego odbioru i na razie, hej.